Keeping it G ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show us that. Siemaneczko, witam was tutaj, Bóg Blantowski z nowym kliczem GTA 5. Mam dzisiaj dla was kopiowanie solo kopiowanie samochodów. Można kopiować wszystkie samochody, ale oczywiście najlepiej opłaca się kopiować samochody z areny. Możecie kopiować również samochody od Benego. Tak jak mówiłem, możecie kopiować każdy pojazd, który wam się podoba. Do kliczu potrzebny jest klub nocny razem z garażem B2 i B3. W garażu B2 ustawiacie sobie samochód, który będziecie kopiować i samochody, które możecie stracić. B3 może być puste. Oprócz tego potrzebujecie jeszcze mobilne centrum operacyjne z przechowywaniem pojazdów lub garaż SecuroServe razem z mechanikiem. Lecz w garażu SecuroServe musicie mieć puste miejsca. Glitcha zaczynacie z sesji publicznej. W pierwszym miejscu ustawiacie samochód, który będziecie kopiowali. Obok niego ustawiacie samochody, które możecie stracić. Oprócz tego potrzebujecie również jeszcze dwa samochody w pozycji numer 9 i 10, czyli tak jak tutaj widać, gdzie stoją te dwa LEGI. I te pojazdy muszą mieć założony emblemat ekipy. Żeby założyć emblemat ekipy, musicie dołączyć do jakiejś ekipy i zdobyć co najmniej 10 level w ekipie. Dzięki temu będziecie mogli montować sobie emblematy ekipy. Oprócz tego, że potrzebujecie te samochody, potrzebujecie jeszcze również zaznaczoną, zgliczowaną ekipę, do której dołączam właśnie teraz. Jak macie wszystko już gotowe, samochody mają zamontowane emblematy ekipy, dołączacie do tej zgliczowanej ekipy. Linki do zgliczowanych ekip podaję w opisie. Tak więc dołączamy do tej zgliczowanej ekipy, potwierdzamy wszystkie komunikaty, wyrzuca nas z GTA Online i odradzamy się w pomieszczeniu zmiany postaci. Jak będziemy tutaj w pokoju zmiany postaci, klikamy powrót do Grand Theft Auto. U mnie to jest B. A jeżeli gracie na PC-cie lub na PS4, musicie po prostu sobie sprawdzić, co tam u was jest napisane. U mnie powrót do Grand Theft Auto to jest B, więc klikam B i wychodzę do fabuły. A ja oczywiście korzystam z chwili uwagi, pozdrawiam wszystkich oglądających, Bóg Blantowski, wasz ziom, elo. Zapraszam was również do klikania łapeczek w górę, a wszystkich nowych widzów zapraszam do kliknięcia subskrypcji, włączenia powiadomień, żeby już zawsze być na bieżąco. Jak jesteśmy na fabule, przechodzimy na sesję tylko dla zaproszonych. To są bardzo ważne kroki, żeby zacząć z sesji publicznej, a później przejść na sesję tylko dla zaproszonych. Jest to bardzo ważny krok, żeby robić to właśnie w takiej kolejności. Odradzamy się po chwili już na sesji dla zaproszonych, udajemy się do garażu na poziom B2 i rejestrujemy się do klubu motocyklowego. Bardzo ważna sprawa, rejestrujemy się do klubu motocyklowego. Dzięki temu, jeżeli zamienimy teraz te pojazdy pozycji numer 9 i 10, one oba znikną, nie będzie ich w ogóle widać. Obydwa będą niewidoczne, dzięki temu, że zarejestrowaliśmy się do klubu nocnego. Jak mamy już tutaj podmienione te pojazdy, one są niewidoczne, udajemy się teraz do bramy, czyli do wyjścia z garażu. Pamiętajcie, że w pozycji numer 1 musicie mieć samochód, który będziecie kopiowali. Także udajemy się do bramy, klikamy tutaj, że idziemy na poziom numer 3, no i udajemy się na poziom numer 3. Jak jesteśmy na poziomie numer 3, obracamy się przodem do bramy, podświetlamy sobie poziom numer 2, wciskamy start i potwierdzamy, że idziemy do piwnicy i puszczamy start. Musicie mieć czarny ekran i otwarte menu startu. Jeżeli wam się to nie uda za pierwszym razem, tak jak mi tutaj, nie przejmujcie się, wystarczy spróbować kilka razy. Pamiętajcie, trzymacie start, potwierdzacie, że idziecie na poziom numer 2 i puszczacie start. Sprawa jest banalnie prosta. Jak macie czarny ekran i otwarte menu startu, odpalacie tytaniczną robotę. Jak widzicie, już swój garaż numer 2 wychodzicie,
z tej tytanicznej roboty jak najszybciej, podchodzicie z powrotem pod bramę i klikacie, że chcecie iść na garaż pozycja numer 3. Jak klikniecie tą trójkę, nic się nie dzieje, zostajecie na sesji publicznej. Jeżeli by was wciągnęło, to znaczy, że za późno żeście odpalili tytaniczną robotę. Po odrodzeniu się na B2 też charakterystycznym takim znakiem, że się udało, będzie to, że nie widać minimapy w lewym dolnym rogu. U mnie nie ma minimapy, tak jak widać, że nie widać. Podchodzimy teraz do kółka z przestawianiem pojazdów. Zamieniamy pojazd numer 1 z pojazdem, który możemy stracić. Te pojazdy się zamieniają tylko tutaj w tej tabelce po lewo, ale w garażu one dalej stoją w tym samym miejscu, dlatego wsiadamy teraz do tego stuningowanego pojazdu. Nieważne jaki pojazd, ważne, żeby wsiąść właśnie teraz do tego stuningowanego pojazdu. No i musimy teraz wezwać mobilne centrum operacyjne i zapisać sobie ten pojazd z mobilnym centrum operacyjnym. Jeżeli nie macie mobilnego centrum operacyjnego razem z przechowywalnią pojazdów, i tak musi być to przechowywalnia pojazdów, bo inaczej będziecie mieli nieskończony obraz ładowania i ten glitch wam będzie nie wychodził. Możecie również zapisywać sobie ten pojazd w garażu SecuroServ, ale w garażu SecuroServ musicie mieć mechanika i puste miejsca. Po wjechaniu do garażu SecuroServ musicie jechać do mechanika i zmienić w tym samochodzie cokolwiek. Jeżeli robicie to z mobilnym centrum operacyjnym, tak jak ja, wjeżdżacie do mobilnego, wracacie z powrotem do garażu i to kopiowanie już jest zakończone. Teraz pokażę wam, jak skopiować drugi samochód, bo drugi i kolejne samochody kopiuje się już dużo łatwiej. Nie trzeba robić tego triku z tą ekipą, tylko po prostu udajemy się na garaż numer 3, stajemy przodem do garażu, podświetlamy sobie piwnica numer 2, wciskamy start. Następnie klikamy piwnica numer 2, że chcemy iść do piwnicy numer 2, potwierdzamy to i puszczamy szybko start. Jeżeli wam się uda, będziecie mieli czarny ekran i otwarte menu startu. Jak widzicie, mi tutaj nie wychodzi za pierwszym razem, ale nie ma co się irytować, wystarczy tylko trochę popróbować, a na pewno uda się to każdemu za każdym razem. Nie powinno być z tym większego problemu. Wiadomo, jak się robi pierwszy raz tego glitcha, to zawsze jest jakiś problem, ale już kolejne razy wychodzą bardzo prosto. Jak mamy czarny ekran i otwarte menu startu, odpalamy tytaniczną robotę. Po odpaleniu tytanicznej roboty czekamy, aż wczyta nas do lobby i jak zobaczymy już w tle nasz garaż, wtedy dopiero wychodzimy z tytanicznej roboty. Jeżeli wyjdziecie za szybko z tytanicznej roboty, odrodzicie się gdzieś na mapie. Po odrodzeniu się, po wyjściu z tytanicznej roboty, trzeba podejść szybko pod bramę i kliknąć na garaż numer 3. Jeżeli was nie wczyta, tak jak mnie tutaj, czyli zrobiłem wszystko bardzo dobrze, podchodzę do kółka zmiany pojazdów i zamieniam pojazd, który mam skopiowany, z pojazdem, który mogę stracić, czyli tak samo jak i prędzej. No i jak widzicie, pojazdy zamieniły się w tabelce, ale w garażu ciągle stoją w tych samych miejscach, dlatego wsiadam teraz do pojazdu, który jest tuningowany, wyjeżdżam i jadę go zapisać. Mogę go zapisać, tak jak mówiłem, prędzej w garażu SecuroServ, w którym trzeba mieć puste miejsce i mechanika. Po wjechaniu do garażu SecuroServ po prostu trzeba od razu kliknąć strzałkę w prawo, jechać do mechanika i zmienić w tym samochodzie cokolwiek. Ale najłatwiej moim zdaniem jest korzystać z mobilnego centrum operacyjnego, tylko że trzeba mieć tam przechowywalnię pojazdów, wtedy wjeżdżamy tym samochodem po prostu do mobilnego, wyjeżdżamy z mobilnego i samochód jest skopiowany, można jechać go sprzedać. Dobra, będę już się zwijał, zapraszam was na kolejne odcinki, w kolejnym odcinku pokażę wam, jak kopiować 20 samochodów na raz. Jest nowa metoda tego glitcha, także bądźcie czujni, bądźcie na bieżąco. Wszystkich nowych widzów zapraszam do włączenia powiadomień, bo bardzo wielu z was pyta się o jakieś odcinki, które właśnie wychodzą, także wystarczy sobie kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, żeby nie omijały was takie petardy jak ta, którą przygotowałem specjalnie dla was na moim kanale Bublantowski. Zapraszam na filmiki, które już wkrótce. Hello!
Stop and go.